Wracając do portalu. Jacek Barański. Mówię, cześć. Cześć! Cześć! Witajcie w kolejnym Lanym Poniedziałku. Cześć! Grzegorz Stachurski. Jacek Barański. Cześć! Cześć! Dziś omówimy sobie styl piwny, jakim jest Porter Bałtycki i powiemy, dlaczego to jest czarne złoto i piwowarski skarb Polski. O tym za chwilę. A jakie portery bałtyckie znasz? Jakie piłeś? Jakie lubisz? Ciemne. Ciemne. To się zgadza, bo one są zazwyczaj od rubinowej czerwieni, takiej mocnej ciemnej, do mocno czarnego koloru. Niezbyt palone. Zgadza się. Ale jakbyś miał wymienić jakieś brandy, marki? No chyba najbardziej znane z Żywca, najstarszy. Tak, mówi się, że mają recepturę z 1881 roku i faktycznie jest to najstarsza receptura, jaka jest dostępna na Porter Bałtycki. Tylko nie wiem, czy wciąż według niej ważą. Myślę, że są jakieś drobne zmiany, bo technologie poszły naprzód, surowce się zmieniły. Ale tak, jest to najstarsza receptura i ważą go chyba w miarę ciągle. Z różnymi perpetiami na zmianę browaru z Żywca na browar cieszyński, potem znowu przeszli z produkcją Portera do Żywca, więc to tam się zmienia. Zmienia. Jakie jeszcze? Ciepłe. Ciepłe. Okej, okay, bo temperatura, w jakiej należy spożywać portery, to jest od 8 do 18 stopni Celsjusza, czyli faktycznie dosyć ciepłe piwo pijemy. Ono jak się ociepla, uwalnia bukiet i aromaty i jak zyskuje na temperaturze, to jest coraz to lepsze, coraz fajniejsze. Dlatego najlepszym szkłem do tego jest jakiś snifter, tulip, jakieś szkło takie na nóżce, które można chwycić prawie jak koniakówkę, a wręcz dosłownie jak koniakówkę. I sobie ogrzać piwo w ręce, wąchać, próbować, degustować. Wyciągamy szkło. Takie szkło mamy właśnie dzisiaj ze sobą, żeby nie było, że samo szkło, mamy też Portera Bałtyckiego. Dosyć specjalnego, bo ma datę przydatności do 1 grudnia 2016 roku. Będziemy pić przeterminowane piwo? Będziemy pić przeterminowane piwo. Ale porterem to pomaga. Pomaga, to znaczy nie szkodzi tak naprawdę, bo mocne takie ciemne piwa właśnie jak Porter Bałtycki nadają się do leżakowania, przechowywania. Niektórzy mówią, że najlepsze są po 3-5 latach, niektórzy po 10, niektórzy piją 30-letnie, więc... Piłeś 30-letniego portera? Chyba tak. Nie pamiętam. Ale był spoko, jeżeli piłem. Nie. Tylko jest ryzyko, bo niektórzy mówią, że piwa tracą, niektórzy, że zyskują. Prawda jest taka, że się zmieniają. A to, czy to idzie na plus, czy na minus, zależy dużo od warunków przechowywania. Bo może ci się zdarzyć coś takiego, że będzie aromat sosu sojowego i będzie niezbyt smaczne. To do sushi wtedy. To do sushi, albo do marynowania mięsa. A może się zdarzyć tak, że po prostu się super ułoży i będzie niesamowity. Podobno najlepsze predyspozycje do leżakowania mają portery, które jako świeże są bardzo ostre, czyli mają albo bardzo intensywne posmaki alkoholu i aromat alkoholu, albo są bardzo ostre, nieułożone i one z czasem się wygładzają. Tak, kręcą. Tak się są ułożone, to wtedy je... Ale chyba się nie kręci piwem, jak się je leżakuje, w sensie, bo wino się obraca, a piwa chyba nie, nie wiem. Ale na pewno warto je przechowywać w stałych warunkach, w niezbyt wysokiej temperaturze, w ciemnie. Jakie znasz inne poza, bo tu mamy Chmielawien. Browar już niefunkcjonujący, w tej chwili działa tylko właściciela Chmielawium, sklep Piwa Świata w Poznaniu. A jakie znasz inne portery bałtyckie? Poza Żywieckim, który już wymieniłeś. Ciemne. Ciemne. Był kiedyś chyba jakiś jasny porter, nie do końca pamiętam. No ale tak, patrząc po Wielkopolsce, kiedyś był Lech Porter, miałem okazję próbować, ale to było dawno temu, więc już teraz nie spróbujecie, chyba że ktoś ma jakąś taką kolekcję. Jak macie taką kolekcję, zgłoście się, chętnie też spróbujemy, jak to po tylu latach się zachowuje. Ale patrząc tu lokalnie, no to mamy tak, z Fortuny jest Comes, cała seria porterów. Jest z Grodziska, patrząc już po tym samym browarze. Jest z Larbusa. Tylko z Grodziska jest na drożdżach lagerowych. Nie lagerowych, do góry fermentacji. Tak, Grodziski jest na ale'owych. Poza Grodziskiem. Poza Grodziskiem mamy oczywiście browar Sady. Ja opuścił w dwóch wersjach Portera. Albo w trzech właściwie, bo był chyba leżakowany w wersji też? Nie, tylko w dwóch wersjach. Tylko w dwóch wersjach, na razie. Czysty porter i z dodatkiem miedzi spożywczej, który się tak ładnie mieni, więc tutaj dosłownie czarne złoto, bo jeszcze z tym brokatem takim błyszczącym.
Mamy z trzech kumpli bardzo fajnego, klasycznego portera. No i potem mamy całą gamę imperialnych porterów, jak Imperator Bałtycki, jak Imperium Plunum, jak Ragnar z trzech kumpli. No myślę, że każdy chyba browar kontraktowy tak. czy fizyczny ma w swojej ofercie porter bałtycki. W tej chwili porter bałtycki jest faktycznie mocno rozpromowany w Polsce i każdy browar się stara. Widałam przecież ten genialny porter tak. na siódme urodziny robiony. I potem na kolejne urodziny też co roku Wojtek puszcza portery, zresztą chyba Widawa jest mocno znana z porterów bałtyckich. Na zimę cała gama porterów wychodzi zazwyczaj. I od 2016 roku, za sprawą Marcina Chmielarza, zapoczątkowało się coś takiego jak Baltic Porter Day. Co to jest Baltic Porter Day? Opowiedz nam. To jest wydarzenie, tak jak masz IPA Day, Stout Day, są takie międzynarodowe imprezy, zazwyczaj ruchome. Tak samo to też jest ruchome święto. W każdą trzecią sobotę stycznia jest obchodzony... Trzecia sobota stycznia. Dzień porteru bałtyckiego, wtedy dużo browarów właśnie szykuje się, żeby mieć jakiś porter przygotowany na tą okazję. Są jakieś specjalne wydarzenia w lokalach, w multitapach, że na przykład masz więcej niż standardowo porterów do wyboru na kranie. Są degustacje, no i to jest taki dzień, żeby uhonorować ten styl piwny, nakłania się piwoszy i piwowarów, żeby produkować i spożywać to piwo. I coraz więcej knajp nie tylko z Polski, ale też z Europy i spoza Europy przystępuje. Tak. Baltic Porter Day. Więc robi się z tego zupełnie już takie międzynarodowe święto. Mieliśmy 4 edycje. W przyszłym roku, w styczniu, będzie już 5. Więc trzymamy kciuki, żeby się rozwijało, bo z porterów bałtyckich jesteśmy znani. Przewidział to już trochę i wywróżył Andrzej Sadownik, doktor Andrzej Sadownik. To jest pierwszy prezes i jeden z członków założycieli Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Taka persona, która bardzo dużo zrobiła dla polskiego piwowarstwa i domowego, i rzemieślniczego, i w ogóle dla branży piwnej w Polsce. I on 1 grudnia 2004 roku na forum Browar Biz napisał taki piękny artykuł opisujący właśnie porter bałtycki jako styl, o tym jak go przygotowywać. I na końcu napisał takie zdanie, że chciałby, żeby porter bałtycki stał się takim piwowarskim skarbem Polski. No i chyba to się powoli trochę dzieje, że to czarne złoto tak zwane jest... A czemu akurat porter, a nie na przykład Grodziska? Bo w 2004 roku mieliśmy tu dosyć specyficzną sytuację na rynku. Tych browarów nie było za dużo i głównie produkowały eurolagery, czyli były dostępne takie klasyczne lagery, czy to w wersji premium, czy standardowej. Piwo Grodziskie przestano produkować w 1993-1994 roku. Nie było za dużo piw pszenicznych, więc porter bałtycki był ostatnim takim czymś, co się ostało i był jakąś odskocznią od standardów, które w Polsce produkowaliśmy. Wtedy też nie było tych porterów za dużo, bo ich tam było pewnie na palcach dwóch rąk policzyć, nie wiem, 7-8 różnych brandów. Ale już wtedy ludzie, którzy przyjeżdżali do nas z zagranicy, twierdzili, że takie portery jak Okociński czy Żywiecki właśnie, że to są świetne piwa. Które wygrywały liczne konkursy międzynarodowej. Tak, były naszą taką marką eksportową i później też się w tym umocniliśmy, bo portery stały się taką domeną i konikiem średnich browarów. I właśnie te browary później zdobywały bardzo wiele nagród, czy to browar Fortuna Zakomesa, czy porter warmiński, czy jeszcze wiele innych, bo tych nagród dla polskich porterów posypało się naprawdę dużo i to nie w krajowych konkursach, tylko w zagranicznych, więc to bardzo cieszy, że zdobywaliśmy złoto i to jest taka nasza kategoria. To spróbujmy teraz! Spróbujmy. W końcu. Otwarte. Chcesz czynić honory? Leje. Te kole. Jak już wspominaliśmy, najlepsza taka temperatura do degustacji to jest temperatura pokojowa albo lekko schłodzona od 8 do 18 stopni. No i warto mieć takie szkło, jak my tutaj mamy, takiego snifterka, żeby móc sobie to piwo ogrzać. My mamy je w temperaturze pokojowej, więc już go za bardzo ogrzewać nie musimy. Gęsta, taka beżowa, trwała piana, kolor taki ciemny rubin wpadający w brąz, lekko prześwitujące. Portery bałtyckie nie są tak ciemne jak stauty angielskie, nie są tak czarne, nieprzenikliwe, no nie jest coś takiego jak Riesling, one właśnie mają takie rubinowe przebłyski, bardzo ładne.
W opisie BJCP jest nawet chyba, że nie ma być czarne. Tak, że nie ma być czarne. Kolory będziecie mieli na tablicach zaraz wyświetlone. Tutaj. Piwo to jest takim dosyć solidnym piwem. Ma od tam 14-15 ekstraktu początkowego do 22 plato. Mówi się, że wszystkie portery powyżej 22 plato to są imperialne portery. Jest ich całkiem sporo, jak na przykład Deep Dark Sea. Tak, z Brokreacji. Jest projekt 30 z Marienstadtu, więc który ma 30 plato. Był Imperator Bałtycki, który był pierwszym imperialnym porterem w Polsce, czy słynne Imperium Kunum. Zdrówko. Zdrówko. Bardzo fajnie. Bardzo ładnie się ułożył. Porter bałtycki właśnie z czasem zyskuje takich aromatów trochę ciemnych, suszonych owoców, trochę takiej wiśni, rodzynki jakiejś, śliweczka. Takie niektórzy to porównują do win takich jak Porto Sherry czy Malaga. Zawartość alkoholu różnie w Polsce zazwyczaj około tych 8%, ale mówi się, że od 6,5% do 9,5% alko to jest taki. W Polsce na dobrego portera mówi się, na taki, to jest taki, który ma 21-22 plato, około 8% alkoholu. Tak się utarło kiedyś, nie wiem, z czym to było związane, ale właśnie wszystkie te portery, które funkcjonowały do początku lat XXI wieku, miały właśnie około 22 plato. Co jest fajne, bo to jest piwo takie treściwe, na jesienne, nie tylko jesienne, takie chłodne wieczory. W sumie taką porcję degustacyjną w letni wieczór też przyjemnie wypić. Do książki posiedzieć przy kominku. Podegustować. No może coś o historii opowiesz. Zaraz, bo jeszcze mówiliśmy teraz o parametrach. Jak był alkohol, to jeszcze powiedzmy, że goryczka jest minimalna. Tak naprawdę chmielu się tu daje troszkę. Zupełnie się nie wrzuca na aromat, więc to jest między 20 a 40 IBU. Jeśli chodzi o historię, porter bałtycki wywodzi się w prostej linii od porterów angielskich, tak zwanych stout porterów, czyli tej mocniejszej wersji porteru angielskiego, które były w XVII-XVIII wieku wysyłane na eksport, później zostały nazwane imperialnymi stoutami. Głównie lądowały nie tylko w krajach tropikalnych, w koloniach brytyjskich, ale też były wysyłane do Rosji, do wszystkich krajów rejonu Morza Bałtyckiego. Morza Bałtyckiego? Morza Bałtyckiego. Taka kałuża pośrodku Europy. Między innymi do Polski, do Estonii, do krajów skandynawskich, no ale głównie eksport szedł do Rosji. Na początku XIX wieku, w wyniku blokady kontynentalnej, która była skutkiem konfliktu Francji, a właściwie Napoleona z Wielką Brytanią, on chciał ich tam zblokować gospodarczo głównie, no zaprzestano eksportu, było to utrudnione, tylko przemyt kwitł. A może martwił się o ich spożycie alkoholu? Nie, bo właśnie dbało o to, żeby nie mogli wysłać do Europy tych różnych produktów. Parpą stwierdził, że nie, za dużo pijecie. Właśnie stwierdził, że za dużo gotujecie i nie jesteście w stanie wypić piwa, które sobie sami namarzyliście i je wysyłacie za granicę. I on nie chciał tego dopuścić. Więc wtedy właśnie piwowarzy rejonu Morza Bałtyckiego stwierdzili, że spróbują sami swoich sił z imperialnym stoutem. Ale zrobili to trochę na nową modłę, bo wtedy już się pojawiały drożdże lagerowe, już lagery świeciły prym na kontynencie. No i zrobili imperialnego stouta, czy też porter, stout porter z drożdżami lagerowymi. Dlatego mówi się, że można używać dwóch rodzajów drożdży do porteru bałtyckiego, albo drożdży dolnej fermentacji, tak jak jest wszędzie przyjęte, w większości miejsc. Albo można górnej fermentacji, tylko wtedy trzeba pamiętać, żeby tą fermentację prowadzić w trochę niższych warunkach, o czym szerzej opowiemy za chwilę. No i jakoś tak od tego początku XIX wieku już porter był ważony w Polsce. I nieprzerwanie praktycznie jest cały czas w różnych browarach się pojawia. I w ostatnich latach świeci triumfy na całym świecie właśnie nasz polski porter, co bardzo cieszy. Jeśli chodzi o aromaty, to tutaj na pierwszym nosie mamy słodycz, takie nuty odsłodowe, jest paloność, ale nie jest to taka bardzo intensywna paloność. Pojawiają się estry w postaci suszonych owoców, czy to jakieś wiśni, śliwki, właśnie takie nuty starzeniowe troszkę. Im starszy, bardziej ułożony porter, tym wyraźniejsze są te nuty. Co jeszcze czujesz? Ewidentnie czuć już utlenienie, ale w tą dobrą stronę
Niektórym kojarzy się to też z takim tytoniem fajkowym, takim wilgotnym tytoniem odfermentowanym właśnie też bardzo, bardzo podobnie pachnie. Mogą się pojawić jakieś nuty lukrecjowe, alkohol jest bardzo ładnie wkomponowany też w takich młodszych porterach, czasem jak jest jeszcze porter nieułożony, to można czuć alkohol taki w pierwszym nosie, nie powinno tak być. Generalnie bardzo przyjemne piwo, które w dużej mierze można głównie wąchać, on jest bardzo złożony, skomplikowany, wielowarstwowy. No i nie ma takich estrów pochodzenia drożdżowego jak w naszym Imperial Stoucie, tak? Nie ma, tu są bardziej wszystkie rzeczy, które wychodzą ze słodu. Drożdże raczej nie wnoszą tu profili aromatycznych. Chmielu prawie nie ma, bo chmiel nie jest dodawany na aromat, jest tylko żeby utrwalić piwo, żeby dodać coś do goryczki. Jeśli chodzi o smak... Próbujmy. To jest też bardzo podobnie. Piwo jest bardzo gładkie, fajnie wypełniające. Są takie nuty słodowe, jest lekka taka paloność, ale niezbyt silna. Teraz w Polsce jest moda na portery wędzone. To jest moim zdaniem trochę powrót do przeszłości, bo kiedyś większość słodów w pewnym stopniu była suszona za pomocą dymu, więc podejrzewam, że każdy porter kiedyś był lekko wędzony. To mogło być fajne. To jest takie przypuszczenie, tylko trochę wróżenie z kart historii, ale... Kiedyś było nawet hasło, w Polsce się dymi. Tak, w Polsce się dymi, a wędzone portery to jest coś, co ja lubię. Nie wiem, jak to mówisz? Wszystkie wędzone. Wszystkie wędzone piwa. Poza tym to jest świetna baza do dodatków. Można dodać chili, można dodać maliny, można dodać suszone śliwki, można dodać bardzo dużo ciekawych dodatków i wdzięczny temat do leżakowania w beczkach. Albo zapakować do beczki po jakimś szlachetnym alkoholu. Tak, i wtedy oddaje beczka jeszcze swoje aromaty. Ten alkohol, który wcześniej leżał w tej beczce, też wpływa na porter i on się jeszcze bardziej komplikuje, jeszcze bardziej jest wielowarstwowy wtedy i niesamowity. Nasycenie niezbyt wysokie, ale też niezbyt niskie, przez co nie jest męczące. Raczej takie idzie w średnią. Średnie wysycenie, goryczka delikatna, raczej pochodzenia od słodowego niż od chmielowego, też fajnie kontruje tą tak, fajnie balansuje. Jeśli chodzi o porter bałtycki, nie tylko piwowarzy zawodowi, nie tylko browary profesjonalne wiodą w nim prym. Ale też browary nieprofesjonalne. Browary domowe sobie świetnie radzą z porterami, piłem bardzo dużo genialnych porterów bałtyckich. I do tego stopnia, że w 2011 roku za sprawą doktora Sadownika i Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych zapoczątkował się konkurs piw domowych, który obecnie jest określany jako Porter Bałtycki Piwowarski Skarb Polski. W browarze w Cieszynie jest co roku testowanie wielu, wielu porterów i wybieranie najlepszych porterów domowych. Bardzo, bardzo fajna impreza. I dużo świetnego domowego piwa się nam pije. I te domowe piwa też są genialne do leżakowania. Sam mam jeszcze parę butelek od znajomych, które czekają na jakiś szczególny moment degustacji. Mamy... Trzeba było przynieść. Następnym razem. Masz milion ludzi przed sobą, tłumacz się. Jeżeli już jesteśmy przy ocenianiu piwa, to BJCP, czyli Beer Judge Certification program, rzuciło porter bałtycki razem z koźlakiem i doppelbockiem, czyli podwójnym koźlakiem, do jednego worka europejskich mocnych lagerów. Czy słusznie? No do końca nie wiem, ale jest tam ładnie opisana też cała historia, że to się wywodzi z, tak naprawdę z angielskich porterów. I no, podejście, jeśli chodzi o koźlaka, jest tylko zbliżone pod tym względem, że są używane drożdże zazwyczaj dolnej fermentacji i przez co zmienia się profil smakowy tego piwa. No, gdzieś tam widełkami się, jeśli chodzi o ekstrakty, się zazębia porter bałtycki, zwłaszcza z podwójnym koźlakiem. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że porter jest bardzo wdzięcznym tematem do robienia nalewki. Jest bardzo szybka w przygotowaniu nalewka zwana porterówką. Jak sobie wygooglacie, myślę, że bardzo szybko znajdziecie gdzieś na nią przepis. A czy to legalne? Tak, nalewki z surowców zakupionych legalnie można legalnie na własny użytek robić. I wychodzi genialnie, zwłaszcza jak sobie połączycie kilka różnych porterów. To jest taka mała podpowiedź. Nie róbcie tego na jednym rodzaju piwa. Jak mieszacie 2-3,
to wychodzi przegenialnie, można się bawić biorąc portery z różnymi dodatkami i można też sobie ustalić, jaki chce się mieć woltaż tej nalewki, to nie musi być coś super mocnego, może to być nawet 16-18% alkoholu i wychodzi cudownie. I jest jeszcze Black Velvet, czyli drink na porterze. Częściej na porterze angielskim, co prawda, ale w wersji z porterem bałtyckim też jest bardzo dobry. Polega na tym, że bierzemy mocno schłodzony porter bałtycki, mocno schłodzonego, wytrawnego szampana, wlewamy to razem do dzbanka i tak powstaje Black Velvet. Przegieniały drink. Nie wiem, czy piliście. Piliście? Ty piłeś? Piszcie w komentarzach. I jeżeli macie jakiś swój ulubiony przepis na porterówkę, też napiszcie w komentarzach. Jeżeli jesteście zainteresowani gotowaniem piwa w domu, to zapraszamy na nasz blog targowy, tam Maciej Wętowski przedstawia recepturę na właśnie porter bałtycki i krok po kroku opisuje, jak to piwo zrobić. A tutaj tak pokrótce powiemy sobie troszkę o surowcach, więc słody to głównie monachijski albo wiedeński, ponieważ one nie odfermentowują tak głęboko jak pilzneński i wnoszą też dużo ciekawszych treści. Poza tym może być troszkę jęczmienia palonego, tylko warto tu pamiętać, żeby dodać specjalny słód jęczmienny bez łuski, bo ona wnosi za dużo goryczki i wtedy może nam iść to bardziej w takie posmaki stoutowe. No i kolor najlepiej za pomocą jakichś słodów czekoladowych lub barwiących. Rzeczy takich niesłodowanych można dodać płatki owsiane, żeby go jeszcze wygładzić, czy jęczmienne. I jeśli chodzi o słody, portery często są takim czymś, co zwłaszcza w browarach domowych powoduje sprzątanie magazynu. W sensie można wrzucić do niego bardzo dużo rzeczy, trochę jak do bigosu. No i na tym nie traci, ale jeżeli chcecie tak sobie kupić surowce na jakiegoś bazowego portera, no to nie przesadzajcie, bo też nie o to chodzi, żeby za dużo tam komplikować sobie życie. Czy znaleźć piwowarski skarb polski do bigosu? No to jest nasz kulinarny skarb polski, ja uwielbiam. Zresztą moim zdaniem food pairing bigos z porterem bałtyckim to jest najlepszy food pairing ever. A jakbyś do bigosu jeszcze sobie dodał takiego portera ze śliwką suszoną na przykład, to jest genialna sprawa. Muszę kiedyś taki zrobić, cię poczęstować. Spróbujcie w domu, naprawdę porter jest świetną marynatą do różnych rzeczy. Spróbujcie. A co o drożdżach, Grzegorzu? Mogą być drożdże przede wszystkim dolnej fermentacji. A górnej? Też się nadadzą, ale trzeba pamiętać, żeby to były drożdże ale'owe, takie nie dające dużych aromatów estrowych, w ogóle nie wnoszących za dużych aromatów do piwa, czyli takie na przykład jak do kolsza, czy jakieś jak German ale. I żeby poprowadzić tą fermentację w niższych temperaturach. Tak, fermentacja w niższych temperaturach trzeba pilnować, bo drożdże przy takiej ilości cukru, jaką mamy w balingu 22 plato, potrafią się szybko rozpędzić i też podnoszą temperaturę, więc tu trzeba pilnować. Tak się rozpędza. Jak używacie gęstwy, najlepiej używać gęstwy właściwie, z drożdży lagerowych, no to dobrze mieć po jakimś lekkim piwie typu 10-12, żeby było dużo gęstwy w dobrej kondycji, żeby ona jeszcze miała siłę przerobić tą masę cukru. Co z chmielami? Najlepiej kontynentalne jakieś klasyki, czy angielskie, czy niemieckie. Z naszych polskich nadają się praktycznie wszystkie, czy Marienka Lubelski, Sybilla, Junga. Pamiętać tylko trzeba, żeby ich nie dawać za bardzo na aromat, ponieważ nuty chmielowe w porterach nie są wskazane. Czyli dodajemy je tylko na goryczkę i na smak. Już na sam koniec gotowania raczej nie wrzucamy. Ale jak lubicie wariacje z chmielami, no to można eksperymentować, sprawdzać, czemu nie, nic nie szkodzi. Do odważnych świat należy. Tak, odważny świat należy. Z innych dodatków to co? Wszystko można wrzucić. Można wrzucić malinę, można wrzucić lukrecję, sól morską, wanilię, suszone śliwki. Rozmaryn. Bardzo dużo rzeczy tak naprawdę w porterach ogranicza nas fantazja. No i to co nam pasuje smakowo. Dużo rzeczy myślę do takiego mocnego, ekstraktywnego, wyraźnego piwa pasuje. Krótko podsumowując. Podsumowanie. Porter bałtycki wywodzi się, jak sama nazwa wskazuje, z rejonu Morza Bałtyckiego. W Polsce jest ważony od XIX wieku, może wcześniej. Bardzo znany, lubiany. Jeśli chodzi o cechy rozpoznawcze, no to kolor, taki ciemny, rubinowy z przebłyskami. Fajne, pełne piwo, ekstraktywne, mocno aromatyczne. Dużo takich nut odsłodowych, od ciemnych słodów. Dobre piwo do leżakowania, bardzo się do tego nadaje, więc warto sobie przechowywać. Z czasem się pojawia więcej nut takich utlenionych, które są dobre w tym piwie.
dają takie aromaty właśnie jak porto, sherry, malaga, właśnie suszonych owoców typu śliwki, rodzynki czy wiśnie. Bardzo ładnie to się wszystko komponuje. Szkiełko, najlepiej snifterek, coś co można chwycić w ręce, sobie ogrzać, zamieszać, żeby uwolnić ten bukiet. Ważne, żeby szkło zwężało się u góry, żeby ten aromat był przyłapany u góry. I tu też jest zwężenie, ale trochę mniej czuć jak się pije z butelki, więc nie pijemy z butelki. Nie pijemy z butelki. Najlepsze pory, żeby spożyć takie piwo, to są dla mnie jesienne, zimowe, wiosenne wieczory, letnie w sumie też. Jak lubicie sobie usiąść z książką, czy gdzieś ze znajomymi siedzicie przy jakiejś planszówce, to jest takie piwo do sączenia, żeby się nim nacieszyć, nawąchać. Pomyśleć. Można butelkę rozpić na dwie osoby, bo często są piwa, często, najczęściej są piwa bardzo mocne. Food pairing. Najlepiej pasuje do jakichś wędzonych mięs, do długo duszonych potraw, do jakichś gulaszy, do grillowanych, do bigosu, do grillowanych mięs. Nie lubisz bigosu? Nie. Dobra, nie ma co czarnych czarnych. Desery to najlepiej z gorzkiej czekolady albo jakieś owocowe z maliną, wiśnią, z truskawką, takimi słodko-kwaśnymi owocami. Świetnie się komponuje. Przegenialne piwo też, jeżeli lubicie, do wspólnej degustacji z cygarem. Świetnie się komponuje, to już nie jest może food pairing, ale jeżeli ktoś lubi cygaro, to właśnie z porterem bałtyckim bardzo, bardzo dobrze się degustuje i porównuje to. Jedno na drugie bardzo korzystnie wpływa, jeśli chodzi o podbijanie smaków. Jeżeli podobał Wam się filmik, jeżeli zaintrygował Was któryś z tematów, na przykład o tym, jak wyglądała ta historia w Anglii z porterem, stoutem, ze stoutem, porterem, imperialnym stoutem, zachęcam do obejrzenia filmiku o Risie albo Foreign Extra Stoucie. Który jest tutaj. Tam jest to szerzej omówione, bardzo ciekawe filmiki. Jeżeli podobało Wam się to, co mówimy, to czego słuchacie, to dajcie nam lajka, suba, piszcie komentarze. Mieć informację o nowym filmie. W komentarzach też pewno przewinie się gdzieś przepis na porter bałtycki, jeżeli chcecie uważać coś takiego w domu do naszego bloga. Dawajcie znać. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Cześć. Cześć.